Pytanie brzmi, jak kandydat zamierza ożywić centrum miasta? Znów jest pytanie złożone i na 10 albo i 20 minut. Wiąże się to, proszę Państwa, nie tylko z tym, że mamy tutaj jeden ciąg komunikacyjny, a więc potrzebna jest budowa obwodnicy. Oczywiście nie w jednym roku, nie od razu, ale trzeba o tym myśleć perspektywicznie, trzeba podejmować takie próby, szukać środków na zewnątrz. Wówczas można mówić o tym, ażeby to centrum miasta zagospodarować w sposób inny, deptak i cała ta infrastruktura, która w takim miejscu się znajduje, bytów zazdrości Chojnicom, ja im też zazdroszczę, że takie miejsce mają. No i chciałbym, żebyśmy taką namiastkę czegoś takiego stworzyli w miastku, że nie tylko park, ale też i tam dalej w kierunku Armii Krajowej coś takiego stworzyć. Myślę, że to w tym kierunku bym dążył, jeśli chodzi o ożywienie centrum miasta, żeby to centrum w ogóle powstało, bo tak naprawdę to my go dzisiaj właściwie nie mamy. My go szukamy za kościołem, przed kościołem, niektórzy mówią, że na Dworcowej. Także myślę, że centrum trzeba najpierw stworzyć, a potem mówić o jego ożywieniu.